Hitler kaput. Oops, I did it again. Występują. I think I did it again. I made you believe you're more than just a friend. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, but I'm sent from above. I'm not that innocent. Druga wojna światowa dobiegała końca. Wróżka SS poinformowała dowództwo, że tylko śmierć tego farciarza partyzanta Rabinowicza będzie mogła odwrócić koło fortuny i pozwoli jej przychylniej potraktować Rzeszę. Rabinowicz, partyzant. Choreografia. Reżyseria. Towarzysze okupanci, to jakieś nieporozumienie. Muzyka? W kameralnej orkiestrze grałem na klawesynie. Nigdy nie byłem przeciwko wam. Od dziecka mam alergię na ściany rozstrzeliwań. Mam nieżyt żołądka i cukrzycę. Rozstrzelanie jest kategorycznie zabronione przez terapeutę. Proszę, nie zabijajcie mnie. Dzisiaj jest szabas. Ogień. Zdjęcia. Schurenberg miał w Gestapo spotkanie z Führerem. Führer już od dawna coś podejrzewał i chciał zorganizować wewnętrzną naradę. Mógłby być już piątek, myślał kierowca. Biegnij, Rabinowicz, biegnij. Scenariusz. Poproszę dokumenty. Zasłużony szpieg ZSRR. Dyrektor wywiadu wewnętrznego SS. Proszę uważać, Standartenführer. Przecież to były pieniądze na delegację. Z żalem myślał Schurenberg.
Hitlerowo-Kaputino 15 km, gestapowka 7 km. Ręce precz. Dla Adolfa Hitlera. Sekretarz Generalny Rzeszy Adolf Hitler. Jakie cuda. Panowie, macie jakieś dolary? Przepraszam, Mein Führer, ale po drodze ogołocił mnie patrol policji. Za pijaństwo. Nie, spóźniałem się na spotkanie, no i wpadłem jak szczeniak. Wszystko jasne. Miller? Oddam w poniedziałek. Może dzisiaj nie trzeba. Trzeba, Bormann. Trzeba. Uprzedzałem. Do widzenia. Wciągnij brzuch. Przyczepiłbym się, ale nie mam do czego. Typowy Aryjczyk. Dzisiaj Schurenberg skończył wcześniej. I przed godziną policyjną postanowił przejechać się nocą po Berlinie. Zbliżał się 9 maja, a tyle jeszcze zostało do zrobienia, z niepokojem myślał Schurenberg, jadąc do swojego domu w elitarnej dzielnicy Berlina Hendehochowo. Co słychać, kochana? Już niedługo.
Mój Boże. Jak tu pięknie. Kuzmicz. Aleksandrze Saneczu. Dobry wieczór. Jak tam służba? Nawet nie pytaj. Co się stało? Jestem zmęczony, chcę do Rosji. Nie mam już siły, a tam tyle do zrobienia. Trzymaj się. Jesteś dla nas jak superbohater. Inaczej się do ciebie odnoszą. Wiesz co, póki co idź i odpocznij. Zostawiłem ci w lodówce, Kuzmicz mój drogi, co ja bym bez ciebie zrobił? Intensywny fitness, zaledwie 14 godzin czujnego snu i znowu ciężka praca w dusznych biurach gestapo. Wydział spraw tajnych. Całkowicie poufne.
Cisza. Bardzo ważna narada. Bormann. Dokumenty poufne. Hitler Soft Rzeszy. Skoczyłoby się na tydzień do Soczi. Palarnia. W całym gestapo pełno pluskiew wroga. Nawet na dachu. Co tu dużo gadać, odwalają kawał roboty. Szkoła nie poszła na marne. No dobra, kontynuujcie. Panowie, to przecież galijski szpieg. Rozpatrzył pan wszelkie poszlaki, zanim stworzył teorię o zdradzie? Niestety nie mam bezpośrednich dowodów. W takim razie morda w kubeł. Inaczej depilacja okolic intymnych i gwałtowne zmiękczenie stolca. Rzeszechowo. Centrala uporczywie nalegała na dokładne obserwowanie światowej konspiracji. Najważniejszą zasadą było regularne brylowanie w wąskim kręgu berlińskiej śmietanki. Schurenberg nie lubił korporacyjnego klimatu, ale nie mógł się temu sprzeciwić. Musiał ściemniać. Hans, Klaus, na odwrót. Olaf, kotku, gdzie się podziewałeś? Dziewczynki, zrozumcie, interesy.
Mistrzostwa świata w Heil Hitler. Absolutny mistrz świata w Heil Hitler w 1943 roku. Gruppenführer o Schürrenberg. Partyjka? Ale tym razem nie w Chińczyka. Daj spokój, poprzednio niechcący zrzuciłem planszę. Niech pan nie leczy lekarza, nie ucz ojca dzieci robić. Wyżej głowy nie podskoczysz, nie bądź taki hardy. Łysi się nie pocą. Stawka? Dostał pan podwyżkę? Wręcz przeciwnie, potrzebuje kasy. Patrzę na pana i myślę sobie. Nazista jak nazista. Porządny, oddany Rzeszy chłopak. Bonifacy? A czasem patrzę na pana Schürrenberg i widzę słowiańską mordę. Do szpiku kości. A ty uważasz, że dla mnie to przyjemność codziennie oglądać twoją aryjską gębę? Tam i z powrotem. A ja chcę do ojczyzny, do mamy. Napić się porządnej wódki, pobaraszkować z jakąś miłą dziewczyną. Pocałować się z języczkiem. Pojechać do Turcji, zabawić się jak trzeba. A siedzę tu z tobą. Gniję w III Rzeszy. Schürrenberg mało co się nie zdradził. Mat. Proszę przysłać kotleta. I co, parszywi okupanci? Jak się bawić, to się bawić. Cholera. No to się zabawimy. Kuzmicz, mój drogi, proszę zamykaj lodówkę. Mam już dosyć tego rozmrażania. Centrala, plac Kremlowski 1, Moskwa. Poczta ZSRR. Я роман с продолжением пишу, знаю, знаю точно, где мой адресат в доме, где резной палисад, где же моя темноглазая, где Волок, где Волок, где в доме, где резной палисад, где же моя темноглазая, где Волок, где Волок, где в доме.
palisad. Шлю я ей за пакетом, пакет только. В Москве и ее околицах похмурно. Без шанс на прояснение. Jutro в столице Odwilż плюха и лодоватый ветер. А на перифериях невеликий ураган. A w Rublówce Hills, jak zawsze, słonecznie, sucho, miły, delikatny wieterek. Miejscami oczekiwana przecena na Cartiera. Temperatura przez całą dobę będzie wynosić plus 22 stopnie. Je t'aime, je t'aime. Et moi, j'y croyais tant et plus. Manchester a des murs tristes. Zwiadowca bez szyfru jest jak hamburger bez Coca-Coli, lub jak pięść bez nosa, albo jak Carlson bez dzieciaka. Rosyjskie radio, wszystko będzie dobrze. Najróżniejsze analogie pojawiły się w głowie Schurenberga i na chwilę się rozluźnił. Jednak komunikaty radiowe szybko sprowadziły go na ziemię. Nieomylna intuicja zwiadowcy podpowiadała Schurenbergowi, że dzisiaj otrzyma informację, która być może zmieni całe jego życie. W piątek o 16 zrzut łączniczki Z. Wzrost 174 cm, talia 62, biust 101, niezamężna. Dzień dobry. Zina, radiotelegrafistka. Szura Osieczkin. Szpieg. Witamy na ziemi.
Bardzo mi miło. Mnie też. Mnie również. Zina. Piękne imię. Rzadkie. Jest pani zabawna, a pan jest miły. A pani niemożliwa. Już dobrze, na bezrybiu i rak ryba. Skromna. Nie z cukru, ale mogę się roztopić. Gdzieś panią widziałem. Pewnie na YouTubie. Muszę wysłać wiadomość do centrali, żeby się nie denerwowali. Ja też mam kilka. Szura, może nie teraz. Przed nim daleka podróż. Mogę zaprosić panią do konspiracyjnego penthouse'u? A czym pan jeździ? Lubię narty, rower. A pani co woli? Łyżwy. Mogą być rolki? Niech będą rolki. Ale na pierwszej randce proszę nie wysyłać wiadomości, a można przekazać informacje ustnie? Poszpiegujemy, zobaczymy. Witaj, żelazny Hansie. Jak leci? W porządku, Gruppenführer. Wszystko po staremu. Praca, dzieci, żona na głowę włazi. Jednym słowem, szczęśliwa rodzinka. Rozumiem i współczuję. Ale nie wezwałem pana, żeby słuchać o pańskich problemach osobistych. Za seans terapii rodzinnej biorę teraz 300 z watem. Ale to tylko chałtura. Przejdźmy do interesów. Proszę się tym zająć. Bardzo bym chciał dopaść Schurenberga. Gruppenführer, tyle razy chcieliśmy się do niego dobrać, ale nie ma na niego siły. Już prędzej zajdę w ciążę. Ale na co mi pan w ciąży? Zmęczony, zniechęcony do pracy i skory do rozruchy. A do tego macierzyński. Lepiej proszę się tym zająć. Trzeba coś znaleźć, a może lepiej coś zamówić. Nie ma po co uszczuplać budżetu. Może pan zabrać się do pracy, przepytywać, przesłuchiwać, torturować i szantażować, jak za dawnych czasów.
Любила дядю в детстве, мама. Дядя вырослил обиду в экран. Теперь ему рука плескает кан. И ты с калибарей теперь. My ladies just bounce me, bounce me. No, my niggas just bounce me, bounce me. 50 bundeszylingów. Siema, stary. Ile lat, ziom? Wszystko w porze, ziom. Dajesz czadu, brachu. Jedynym człowiekiem w gestapo, którego szanował Schurenberg, był amerykański superagent Timothy. Pracował jako osobisty DJ Hitlera pod pseudonimem 50 Bundesschillingów. Ich hatte mich da entschlossen, in Berlin zu bleiben und dort aus freien Stücken in dem Augenblick der Tod zu wollen, in dem ich glaube, dass der sich des Fuß und Kanzler selbst nicht mehr gehalten werden kann! Das ist deutschen Soldaten. Das ist russisches Schwein. Soldaten an der Front, unsere Frauen zu Hause, den Leistungen unserer Bauern und Arbeiter und in der Geschichte einmaligen Einsatz unserer Jugend, die meinen Namen Krieg gegen Jugend. Sie kreisen, Schurenberg, do tablicy. Nie interesuje to pana? Skądże, mein Führer? Skądże tak, czy skądże nie? Skądże tak? W takim razie powtórz bitę. Cały mój wykład. Naprawdę cały? Od A do Z. Kujon. Przydały się lata intensywnego treningu, pomyślał Schurenberg. Selbstverständlich, ich bin der Wartische Herr. Ja, ja, von zwei Wochen. Das ist Hitler. Das ist deutschen Soldaten. Ja, ja. Das ist russischen Soldaten. W Rzeszy zorganizowano plebiscyt na hiperboloidę inżyniera Garika. Schurenberg nie mógł nie dostać tego zamówienia. Daj spokój, Schurenberg. Sojusznicy dzielą nas na części, a ty tu skaczesz z radości. Wierzę, że zwycięstwo Rzeszy jest nieuniknione. Nic, tylko umrzeć. Gadka ślepego patrioty. Szczwany z pana lis. Do rzeczy. Hiperboloida inżyniera Garika. Oto niewykonane zadanie numer 4. Zrobi pan biznesplan, a budżetem podzielimy się między sobą. Tylko proszę się nie obijać, Schurenberg. Wykonać zadanie domowe, nie zaglądać pod spódnicę pionierkom. Czytanie w wolnym czasie, wieczorem powtórka materiału. Nie wyrywać kartek z dzienników. Nie srać na rabatki z kwiatami. Zrozumiano? A co z bielizną na zmianę? To zadanie.
jest ostatnią nadzieją Rzeszy. Bielizna jest konieczna. Doceniam zaufanie, jakim mnie obdarzono. Ale nie zamierzam łazić z bielizną po gestapo. Jak ja mam was wszystkich dość? Wszystko w porządku. Dzisiaj już trzeci raz go łapiemy. Komsomolska prawda od 9 maja w całych Niemczech. Doesn't mean that I'm serious. Forced to lose all my senses. That is just so typically me. Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love. But I'm sent from above. I'm not that innocent. You see, my problem is this. I'm dreaming away, wishing that I knew I cry watching the name. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all słuchaj, nie masz wstydu. Inżynier Garik? Tak. Mam tu pańskie dzieło. Studiowałeś? Czytałem. Tacy inżynierowie jak ja nie leżą na ulicy. To była tylko prezentacja możliwości mojej hiperboloidy. Proszę. Niech pan powie, profesorze, na ile jest pan oddany Rzeszy? Standartenführer. Jestem biznesmenem. Poproszę SS. Niech złożą zamówienie, a ja odpalę ci 10%. Chodźmy. Heute hab ich dir gebracht schöne Blumen in der Nacht. Keine Röslein leg ich dir ins Bett. Weiße Pracht, satter Strauß, kein mit Magelchen ins Haus. Tutaj możemy spokojnie porozmawiać. Jeśli będę mówił szczerze, nie posadzi mnie pan? Nie. Ja was faszystów jak psów nienawidzę. Dziękuję, że pan to przyznał. Szczerze mówiąc, ja też. Nie rozumiem. Posłuchaj, bracie. Nie ma problemu, tylko załatw dokumenty na wyjazd. Skombinuj jakąś milutką blondynkę, a wszystko załatwię. Nie takie rzeczy się robiło. Stoi. Choinki swastyki. Dzisiejsze menu. Wątróbka Adolfa, kotlet po żebrach, kawa, czarne dni.
Dwa razy Big Mac Führer i świeżo wyciśnięty aryjski chłodnik. I frytki Fritz. I frytki Fritz. Dziękuję, przyjąłem. Proszę do następnego okienka. Jedziemy? Naprzód. Tutaj pracuję. Nie przeszkadza ci, że tak wcinam? Dziewczyna z apetytem to w tych czasach rzadkość. Tak, apetyt mam od dziecka. Prawie jak ciężarna. Jestem z nadwołgi, dużo się tam je. Chociaż miałam takiego wujka, był bardzo serdeczny. Dziwił się, ile jem. Sam pił tylko wodę i jadł 100 gramów chleba. Wyobrażasz sobie? Nieźle. A ja, kiedy byłem dzieckiem, gdy ktoś mnie zdenerwował, ślina zamieniała się w jad. Śluna wdruk zaczynała jadowitej wydzielać. Czy serio? Naprawdę? Tak, jak u kopli. Mama wykorzystywała mnie czasem do wybijania insektów. Coś ty, to prawda. Dobrze mi z tobą, Szura. Tak jakoś serdecznie. Ludzie, uspokójcie się. Dajcie się w końcu pocałować. Zina, jesteś cudowna. Zagrajmy w tradycyjną niemiecką grę. Dobrze, a co to za gra? Rozpoznać swego ukochanego z zasłoniętymi oczami. Co, słabe? Nie. Houston, mamy problem.
Konferencja jałtańska. Gdzie tytoń, durniu? Więc tak, mój drogi. Naszą Rzeszę przykrywa miedziana misa. Tak. Nie wygląda to super ekstra. Nie super ekstra. Niesamowite powiedzenie. Takie proste, a tyle niesie treści. Podoba mi się pan. Moje cudo nad cudami. Pan Obergruppenführer też jest wspaniałym człowiekiem. Dziękuję. Ma pan takie natchnione, inteligentne spojrzenie. Dziękuję. Urzekający uśmiech. Dziękuję, Obergruppenführer. Jest pan człowiekiem, na którego ma się ochotę całkowicie polec. Nie radzę ryzykować. Miłość jest ślepa. Nie wiem, nie próbowałem. Szkoda, chłopcze. Może spróbujesz. Może tak rzucić to wszystko i przytulić się. Bez hamulców, bez skrępowania, jak naiwna ósmoklasistka. Качнется купол неба большой и темно-синий. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Nie wiedziałem, panie Obergruppenführer, że z pana taki patentowany liryk. Niebywale bystry ma pan umysł, jak na Aryjczyka. Do czego zmierzasz, nazistowska mordo? Zgódź się, Szura, jeden raz. To nie specnaz. To zbyteczne, nie zajdziesz mnie od tyłu. Dla ojczyzny Schurenberg był gotów pójść na wszystko. Kluczowymi są tu słowa pójść i na. Słowa leżeć i pod. Usunięto ze słownika zwiadowcy. Pił pan? Nie trać czasu, kierowniku. Dziś gotówki nie dostaniesz. Proszę wysiąść.
Czerwony kapturek do centrali. Zgłaszam, że w pudełku mam pierożki z kapustą, a nie z mięsem. Poza tym inżynier Hariok wyszedł z lasu. Czekać na jego skraju. Odbiór. Słodycz. Zinulka. Moja czarodziejka. Szura, dawno nie kręciłeś się po moskiewskich klubach. Dziewczyny tam takie cuda wyrabiają. Ale one to numerantki, a ty jesteś moją czarodziejką. Sama nie wiem. Mieszkamy tu na obczyźnie pośród faszystów. Oczywiście tęsknię, ale za to szpiegujesz pod moim okiem. Zawsze obok. A jeśli wyślą cię z powrotem do stolicy? Zaraz takiego bohatera i przystojniaka ktoś mi zwinie. Nikt nie zwinie, już ja was facetów znam. Wszyscy jesteście tacy sami. Już nawet się nie złoszczę. Centrala do czerwonego kapturka. Harika odbierzemy jak VIP-a, a ty nie igraj z wilkiem. Rzuć koszyk ze smakołykami i leć w te pędy do babci. Szura. Jestem w trzecim miesiącu. Ze mną? Nie z Hitlerem. Oszalałeś? Szczęście ty moje jedyne. Miłości ty moja wspaniała. Cieszysz się? Wiesz, jak się cieszę? Wiesz, jak? Patrz! Tak się cieszę. Hände Hochowo, sypialnia Berlina. Tej chłodnej berlińskiej nocy Schurenberg zrozumiał, że pojawienie się żelaznego Hansa doprowadzi do poważnej rozruby. Wymagano od niego całkowitego skupienia. Żelazny Hans, przyjacielu, ile to już lat minęło? Schurenberg, przepraszam, że tak bez uprzedzenia. Nawet nie zdążyłem wysłać do pana SMS-a. Nie ma sprawy, taka praca. Zapraszam. Herbatki? Zielonej. Oczywiście, jeśli jest. Bez kofeiny. Co to była za muzyka? Jakaś niezależna. To nowa audycja w SSFM. Taipen Haukui. Ekskluzywna. Chińska. Schurenberg. Jak panu wiadomo, wielu członków Gestapo jest przekonanych, że jest pan radzieckim szpiegiem. Cukru? Nie, dziękuję. Ale poproszę spodeczek, inaczej poparzę sobie język. Oczywiście. Dziękuję.
Zdobywanie dowodów na pana ma ten sam urok, co otwieranie tyłkiem szampana. Nikomu się nie udało, a i spróbować nikt nie ma ochoty. I tak się pan wykręci. Mleczka? Poproszę, odtłuszczonego. Oczywiście. Proszę nie mieć mi tego za złe. Miller dał mi do przestudiowania pańskie akta. Mam do pana kilka pytań. Proforma. Właśnie. Proszę powiedzieć, czy to nie pan przefaksował Stalinowi plany kontrataku pod Morzajskiem? Zostawiłem odciski palców na faksie? Ależ skąd? Ma pan jakieś inne pytania? Proszę powiedzieć, powstanie kontynuacja Matrixa? Hans, to trylogia. Jaka szkoda. W takim razie ostatnie pytanie. Wie pan, gdzie można znaleźć inżyniera Garika? Kontrwywiad poinformował mnie, że skontaktowali się z nim sojusznicy. Tak? No dobra, koniec z tobą. Już ja ci dam. Jeszcze chwila i się wkurzę. Jak kiedyś w dzieciństwie Schurenberg zaczął pluć jadowitą śliną. Ostrzegałem. Tygrysku, co tak długo? Chodźmy do łóżka, bez ciebie nie zasnę. Wybacz, kochanie, ale miałem kupę roboty. Zaraz przyjdę, tylko szybko. Tylko nie narób dymu, bo Zinka odpoczywa. Prochy żelaznego Hansa. Von z Berlina. Ja
Gdzieś tam, na niepozornym berlińskim blokowisku, znajdowało się wynajmowane przez konspiratorów mieszkanie. Talerz satelitarny NTV+, jak w domu. Centrala, odbiór. A i B siedziało na słuchawce. A spadło. B przepadło. Kto został na słuchawce? Mów. NKWD. Zgadza się. Właś. Przyszedłem poinformować, że znajduję się na granicy całkowitej klęski. W kontrakcie była mowa o torturach jako o sile wyższej. Dlatego tu jestem. Tak. Niepowodzenie to nic przyjemnego. Przesłuchania. Tortury. Piły spalinowe. Kręcenie młynka. Młynka? Włosy na tyłku stają dęba. Przesłuchiwali pana, że to... Nie, wczoraj z Siemionowiczem wypiliśmy sobie czerwonego winka. Dzień hutnika, święta sprawa. Trzeba załatwić formalności. Ciekawa sofa. Mnie też się podoba, przecież mieszkam sam, bez baby. No dobra, do roboty. Co my tu mamy? A zatem tak. Tabletki na serce, kajdanki, linki do duszenia, majteczki na zmianę, skórzane pasy, krzyżówki i oczywiście zestaw do lewatywy. Jednym słowem, same niezbędne rzeczy. Niech pan powie, niestety, bilety do syberyjskiego cyrku już się skończyły. Nawiasem mówiąc, co do cyrku, zwerbowany przez pana inżynier Galik prosił, aby przekazać panu tę skórzaną walizkę. Jest już w Moskwie, niestety wszystko gra. Otworzył na Kremlu kasyno, robi szaszłyki i ogólnie ma się dobrze, łobuz. Słucham? Halo, witam. Partyzanci otrzymali dynamit? Całuję, bracie. Oto twoja dola. Do ojczyzny. Przejście na neutralną stronę. Wejście do Rzeszy. Towarzyszu. Wam na prawo. Prawo. Bardzo bym chciał pójść w prawo. Nawet pan sobie nie wyobraża. Zaraz wracam, tylko zabiorę Zimkę i od razu pójdziemy w prawo, za pół godziny. Dzisiaj rano została aresztowana. Od 3 godzin przesłuchuje ją gestapo. Na pewno cierpi biedactwo. Próba jej uratowania jest niemożliwa. Dlatego centrala nalega, żeby pójść w prawo natychmiast. Wybacz, kolego. Nie mogę. Podejdź. Posłuchaj mnie, synku. Wracaj do ojczyzny. Po co ci Zinka? Jeśli chcesz, dam ci sofę. Wiesz, jaka jest wygodna? Wybacz. Mam sprawę do załatwienia. Nazwisko łącznika. Za nic. Nazwisko łącznika. Schurenberg. Jak się cieszę, że pana widzę. Jest pan beznadziejnym romantykiem. Dzisiaj rano w Chopin Miller została zatrzymana przeurocza radziecka radiotelegrafistka. Nie zna jej pan przypadkiem? Nazwisko łącznika.
За нить. Tylko, by nie, tylko nie płacz. Skąd miałbym ją znać? Źle się pan czuje? Mam katar. Ogólnie jestem osłabiony. Życzę zdrowia. Po co puściłem ją na zakupy? Zachodził w głowę Schurenberg. Przy mojej pensji. Nie ruszać się. Pod ścianę, biegiem. Broń na ziemię. Na ziemię. Wszystko. Szura. Szurik. Zina. Brawo, Zina. Ox tut es, Kuh tut es, ein gesundes Känguru tut es, tut. Du es, sei mal verliebt, denn Pink und Stark auf dem Dach tun es, Bachforellen ohne Bach tun es, ach tu es, sei mal verliebt. Ein Krokodil tief im Nil tut es, bitte frag mich nicht wie. Nerz mit viel Herz tut es für die Pelzindustrie von Tetuan bis Luzern tun sie's. Und ich möchte sagen, gern tun sie's, tu du es, sei mal verliebt. Tak? Z drżeniem od Bormana.
Rozkaz numer 880. Rozkazuje przekazać zatrzymaną telegrafistkę Sztandartenführerowi SS Schurenbergowi. Podpisano Bormann. Poważnie? No tak, Hugo Boss już ci się znudził. Zadzwonię później. Other dancers may be on the floor, oh, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins, hey, long before they begin. Make me feel like only you know how. Sway me smooth, sway me now. Oh, sway me smooth, sway. Nazwisko fryzjera? Nie powiem. Przejmuję ją. Oto rozkaz. Teraz ja popracuję nad tą wieśniaczką. Łapówka, mordobicie, ucieczka. Gdzie Szura, jego mać? Znaleźć, aresztować sukinsyna. Zebrać odciski. Rozstrzelam. Chwileczkę. 50 bundes szylingów, błagam, tylko szybko. Misiaczku, a może wiosną damy nogę do Chile? Daj spokój. Do Ameryki Południowej przeniosło się całe gestapo. Mam już dość oglądania tych samych mord. To może do Dubaju, na święto majowe. Wiesz, jakie tam są ceny? A rzeszę jego mać komu zostawię? Tylko biznes i biznes. Daj spokój, ile można. Ewo, nie marudź. Mam nie marudzić? Nie będę. Millerowi pomarudzę. On zawsze znajdzie dla mnie czas. Przepraszam. Po co te nerwy? To przez te ewakuacje. Masz przy sobie kosmetyczkę? Jak mogłabym nie mieć? Coś taki ciekawski. Wziąłeś moją koszulę nocną?
Jaką koszulę? W Lamparcie Centki. Od Dolce Gabbana. Oszalałaś? Cały dzień cię ratuje. Zwariowałaś? Nie krzycz. Wybacz, kochanie, zdenerwowałem się. Daj kosmetyczkę. Jeśli chcesz, zadzwonię do Mussoliniego i pojedziemy w przyszłym tygodniu do Mediolanu. Szefie, podrzucisz na linię frontu? 80 euro. Oszalałeś, to tylko 20 minut stąd. Mam to gdzieś, nie nudzę się. Jedziemy? Na linię frontu. Nie śpię na pieniądzach. Spadaj, szura. Gazu, człowieku. Dalej gazu. Dojechaliśmy. Poczekaj, kierowniku. Daj choć 9,5 sekundy odpocząć. Kontrola paszportowa, linia frontu. Nie uroda, lecz chęć szczera, pomyślał Schurenberg, pokazując wizę Schengen. Thank you.
Szanowni naziści, prosimy nie pozostawiać broni bez nadzoru i poddawać się sojusznikom według listy. Strefa bez słowa. Linia frontu. Witamy serdecznie. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony. Urząd celny. Dobry dzień. Dzień dobry. Здравствуйте. Poszukiwana. Przesłuchać. To mogą być podkupieni wrogowie narodu. Zina, spadamy. Tak? Tak, przepuściłem. Ja przepuścił, ja. Dzieci, tędy. Wersja polska Magic Sound Holy Product. Tekst Anna Bogusz. Czytał Tomasz Śliwiński. W filmie wystąpili. Siema, brachu. Witam, siema. Jak żyjesz, co u żony? Nie mówmy o przykrych rzeczach. Rozumiem. Reichsführer, Standartenführer, Obersgruppenführer, Gruppenführer, Gaussturmbannführer, Untersturmführer, Gaussturmbannführer.
Wracaj. Durak. Głupek. Wracaj. Młodzieńcze? Tak? Szukasz dziewczyny? Gorąca, spod Düsseldorfu. Dzisiaj pierwszy dzień na służbie. Jeszcze jej mleko pod nosem nie wyschło. Jestem gotów całować korytarz SS, po którym chodziłaś. SS, po którym ty chodziła. I jeszcze? I wspaniale im się ułoży, jak w rosyjskim radiu. Przekonajcie się sami w naszych kinach. Napoleon kaput. Верь моим словам, это точно не лесть.
дышу с тобой, не важно, где ты есть. Не важно, где ты есть, в Москве или в Берлине, в моем сердце есть твое имя. Ищи его среди надписи на теле. Вау, ниже ты почти у цели. Неделями мы пропадали в постели вне доступа. Мобильники сели и нас не искали, ведь все понимали, как сильно любили. Нас не забирали, нас дни поглощали. Мы ночью не спали, работаем в паре, как Малдер и Скали, как Бонни и Клайд. Без сожаления готовы пойти даже на преступление мнения. Здесь может быть лишь одно, это любовь, и здесь все решено. Эй, между мной и тобой, занимайтесь любовью, а не войной. Любовь и нет войны, и о тебе не снятся сны. Оставь заботы в стороне, закрой глаза, прижмись ко мне. Любовь и мир, и нет войны, и о тебе не снятся сны. Оставь заботы в стороне, закрой глаза, прижмись ко мне.